Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Witam Państwa tutaj Wojtek Chmielarz i witam w kolejnym odcinku Zbrodni na poniedziałek w którym zgodnie z obietnicą opowiem Państwu trochę o jednym z najsłynniejszych seryjnych morderców w historii USA ale zanim do tego przejdziemy tradycyjnie jeśli podoba się Państwu ten podcast, jeśli y, lubicie go słuchać, to bardzo proszę opowiedzcie o nim swoim znajomym. Y, dzielcie się nim w internecie, zamieszczajcie linki. Ja będę za to bardzo, bardzo wdzięczny. No dobrze. Więc jeden z najsłynniejszych seryjnych y, morderców w USA, kiedy to mówię, Państwu pewnie przychodzi do głowy od razu jedno konkretne nazwisko, i tak macie Państwo rację. Chodzi o Teda Bandiego. Amerykański seryjny zabójca. Działał w latach 1974-1978. No a przynajmniej tak się jakby oficjalnie uznaje. Co do tego, kiedy popełnił pierwsze morderstwo, są oczywiście wątpliwości. On sam opowiadał różne rzeczy. Czasami twierdzi, że co prawda dokonał jakiejś tam napaści w latach 60. Ale nie zabił nikogo aż do roku 1971. Psychologowi Artowi Normanowi powiedział, że zabił dwie kobiety w Atlantic City w 1969 roku, kiedy odwiedzał rodzinę w Filadelfii. Są też pewne bardzo poważne przypuszczenia, podejrzenia, że jest odpowiedzialny za śmierć Ann Marie Burr na początku lat 60 To była dziewięcioletnia dziewczynka z Takomy. Bandy wtedy mieszkał w jej okolicy w jej domu i pracował jako chłopiec, którym dostarcza gazety, no i właśnie dostarczał gazety jej rodzicom, więc wiedział, kto tam mieszkał, widział dzieci, które tam mieszkały, no i jest podejrzenie, że on może mieć z tą sprawą coś wspólnego. No i to by się jakoś zgadzało z faktami o tej sprawie, bo na przykład w Domu dziewczynki znaleziono odcisk buta numer 6 w skali amerykańskiej, czyli w polskiej mniej więcej 36,5 no i policjanci uznali, że taki but no, tego rozmiaru może należeć do nastolatka i wtedy ten nastolatek byłby sprawcą porwania. Bandy temu zaprzeczał, tym podejrzeniom i tym oskarżeniom, twierdził, że nigdy nie zabiłby małego dziecka, no ale umówmy się, nie ma za bardzo co wierzyć seryjnemu zabójcy, szczególnie, że to było takie twierdzenie, czy to było takie Oczywiste kłamstwo, znaczy na zasadzie takiej, wiecie Państwo, jak z młodych wilków, nie? Gdzie mówili, że jak ktoś Cię złapie za rękę, to mówi, że to nie Twoja ręka. No i tak to jest w tej kwestii Bandiego, czym się Państwo przekonacie, przekonacie później. To był ten, ten poziom bezczelności, ten, po, ten poziom, nie wiem, jakiegoś wyparcia, ale też, też kłamstwa, takiego zwykłego. Natomiast Robertowi D. Keppelowi, to był taki słynny amerykański śledczy, policjant, potem autor, autor książek, wykładowca akademicki z dziedziny kryminalistyki, z którym rozmawiał, kiedy był w więzieniu, A, bo właśnie, bo Bundy zrobił taki numer troszeczkę jak, jak on się nazywał, z owiec Hannibal Lecter, tak? Kiedy wybuchła sprawa zabójcy z nad Green River, to był taki jeden z naj, najsłynniejszych ale przede wszystkim, seryjny zabójca, który najprawdopodobniej, z tego co pamiętam, ma na koncie najwięcej potwierdzonych ofiar do tej pory. To jest jakaś ogromna liczba, chyba odstytuję około setki. Przepraszam, że tego nie sprawdziłem. No więc wtedy Ted Bundy odezwał się właśnie do Roberta de Capella i powiedział mu, że on chętnie będzie konsultantem w sprawie tego zabójstwa. i Jak mu dostarczy się materiały, to on powie, jak ten morderca działa, jakoś pomoże w jego schwytaniu. Z tego co pamiętam, z tej pomocy nic nie wyszło chyba także dlatego, że te bandy w gruncie rzeczy miał niewiele wartościowych rzeczy do powiedzenia. No ale w każdym razie spotkał się z Robertem Keppelem i powiedział mu wtedy, że popełnił w życiu kilka zabójstw, o których jednak nigdy nie opowie, ponieważ popełnił je zbyt blisko domu, zbyt blisko swojej rodziny i ofiary były bardzo młode. No i wszystkie te trzy warunki jakby idealnie pasują do sprawy zniknięcia Anne Marie Burr. I jeśli Ted Bandy faktycznie byłby sprawcą tego porwania i najprawdopodobniej morderstwa, bo do dzisiaj nie wiemy, co się z tą dziewczynką stało, to oznaczałoby, że po raz pierwszy zabił w wieku 14 lat. I tutaj, jeśli o tej konkretnej sprawie chcielibyście Państwo wiedzieć coś więcej, to zapraszam na mój oficjalny profil Facebookowy Wojciech Mierasz pisarz Tam, w ramach tych cotygodniowych fagietonów. Zbrodnia na poniedziałek właśnie troszeczkę bardziej szczegółową sprawą, yy, szczegółowo tą sprawę zaginięcia Anne marie Burr opisuje. No dobra, wracamy jednak do Bandiego. On przyznał się do 30 zabójstw. Potwierdzono, że zabił 20 kobiet, to znaczy z tych 30 zabójstw, jak zbadano, to zdobyto niezbite dowody, że tak faktycznie on 20 kobiet z tych 30 zabił. Podejrzewa się natomiast, że może być odpowiedzialny nawet za 100 morderstw. Przez lata modus operandi, czyli ten sposób działania Teda jego się zmieniał. Niektóre ofiary atakował w domu, w nocy, niektóre porywał. Jego taką hmm, e, najsłynniejszą metodą działania e, był, było takie oszustwo. On nosił rękę w temblaku, oczywiście nic mu nie było, to, była, to było oszustwo. E, no i prosił przypadkowe kobiety o pomoc przy samochodzie, żeby coś mu tam pomogły wsadzić do tego samochodu albo w ogóle pomogły mu wsiąść do tego samochodu, no i kiedy starały się mu pomóc, on nie wtedy atakował. Natomiast, no ponieważ, tak jak mówiliśmy, no na jego, na jego koncie jest co najmniej 20 morders, a być może nawet 100, no to nie za bardzo mam czas i możliwość, żeby szczegółowo te wszystkie jego historie o nim z nim związane opowiedzieć o nich. Szczególnie, że jest no właśnie dużo filmów, też podcastów, seriali, książek, o jednej zresztą będę potem mówił. I chciałem tak naprawdę skupić się na, na jednej sprawie, opowiedzieć jednym z, o jednym z ostatnich ataków, jakich dokonał Ted Bandy, zanim został złapany. Zresztą to był atak, który zaprowadził go koniec końców właśnie do więzienia na krzesło elektryczne. Ale równocześnie chciałbym się trochę zastanowić i poszukać odpowiedzi dlaczego. Czyli dlaczego akurat Ted Bundy stał się tak sławny? Dlaczego właśnie o nim się pisze książki? O nim się kręci filmy? Dlaczego jego gra w filmie Zac Efron? Dlaczego? I co to dla nas wszystkich oznacza? No więc dobrze, przejdźmy do tego ataku. Był on właśnie jednym z ostatnich, był on równocześnie nietypowy dla modus operandi Teda Bandiego, a równocześnie on chyba najbardziej szokował amerykańskie społeczeństwo i przyniósł mu w tym cudzysłowie, a nawet, przepraszam, w nie cudzysłowie, po prostu przyniósł mu sławę, tak? Ted Bandy do tej pory był jakimś, no, trochę znanym, z, podejrzanym o seryjne zabójstwa, ale głównie na zachodnim wybrzeżu, a nagle po tym ataku zaczęto o nim mówić w całym kraju. Doszło do niego wczesnym rankiem 15 stycznia 1970 roku w Taharaci na Florydzie, gdzie mieści się Uniwersytet Stanowy, właśnie Stanów Floryda. Katie Kleiner i Karen Chandler były dwiema studentkami, które zamieszkały w domu bractwa Chi Omega, były współlokatorkami, mieszkały w jednym pokoju. Wieczorem 14 stycznia ich koleżanki zachęcały je do pójścia na imprezę, ale dziewczyny postanowiły zostać. Kafi musiała się uczyć do egzaminów, natomiast Karen chciała, nie wiem, poczytać albo coś popracować przy jakimś projekcie. Położyły się spać około godziny 22.45. Zajmowały pokój na, na piętrze, nie zasłoniły więc okna, co jest, mówię o tym, bo to jest dosyć ważny szczegół, potem do niego wrócimy, natomiast proszę zapamiętać, nie zasłoniły okna. Około godziny trzeciej ktoś wszedł do ich pokoju i zaczął ich bić grubym kawałkiem drewna. Pokój był na tyle mały, że napastnik był w stanie na przemian uderzać obie dziewczyny. One same nie zdążyły wiele zauważyć, widziały tylko jakiś straszny mroczny cień, który się nad nimi wznosił. Zresztą bardzo szybko straciły przytomność. Zanim jednak spadł śmiertelny cios, w pokoju nagle zrobiło się jasno. To inna członkini bractwa, Nita Nuri, właśnie wracała z randki. Pod dom bractwa podwiózł się jej chłopak, i to reflektory jego samochodu oświetliły pokój dziewczyn. I w rezultacie ocaliły im życie, ponieważ kurtyny nie były zasłony nie były zaciągnięte, w pokoju zrobiło się jasno. Napastnik był pewien, że został zauważony i po prostu uciekł. Nita Nuri weszła do domu bractwa. Zauważyła, że tylne drzwi są otwarte, ale nie przejmowała się tym zbytnio, bo wiedziała, że zamek od nich ostatnio kiepsko działał. Tam komuś to zgłaszały, żeby to zostało naprawione, ale to się nie stało. Nita Nuri weszła do świetlicy i wtedy usłyszała takie głośne. Łupnięcie. Zmartwiła się, że coś stało się jej chłopakowi, ale kiedy wyjrzała na zewnątrz, okazało się, że ten właśnie wsiada do samochodu i spokojnie cały i zdrów odjeżdża. No i właśnie wtedy zorientowała się, że ktoś schodzi z piętra po schodach. Schowała się w taki sposób, że ona sama doskonale widziała hol, ale jej samej nie dało się zauważyć. Wtedy zobaczyła, że z góry zbiega mężczyzna. Miał na sobie ciemną kurtkę i ciemno niebieską czapkę. Widziała tylko jego profil, natomiast mogła mu się bardzo dobrze przyjrzeć. I wtedy yy, Nita Niuri pomyślała dwie rzeczy, że albo właśnie zostało ukradzione, albo jedna z dziewczyn przemyciła chłopaka na noc, i teraz właśnie ten chłopak wymyka się na dwór. Zaniepokoiło ją jednak to, że ten mężczyzna trzymał w dłoni coś, co przypominało taki gruby kij, sęk drewna. Nita, e, zaniepokojona, poszła łudzić swoją współlokatorkę, Nancy Dowdy, powiedziała jej, co właśnie widziała, i wspólnie, uzbrojone w parasolkę, zeszły na dół. Zamknęły drzwi od przodu i do tyłu, i zaczęły się zastanawiać, co mają zrobić, czy kogoś obudzić, czy od razu za, dzwonić po policję. No i wtedy zauważyły wychodzącą ze swojego pokoju Karen Chandler. Dziewczyna była cała zakrwawiona. Ketty Kleiner z kolei siedziała na łóżku z krwią lejącą się z licznych ran na głowie. Zresztą cały pokój, ściany, to wszystko było zabryzane krwią. Natychmiast zadzwoniono na policję. Dziewczyny były przerażone, mówiły dosyć chaotycznie, więc policjantom e, i policjantkom może też, początkowo się wydawało, że po prostu jakieś dwie dziewczyny pokłóciły się u chłopaka. Przyjechali na miejsce, no i się okazało, że straszliwie się pomylili. Kathy Kleiner miała skaleczenie na twarzy, złamaną szczękę, powybijane zęby i pękniętą czaszkę. Karen Chandler natomiast miała złamaną szczękę, wybite zęby, pękniętą czaszkę i liczne skaleczenia. To, co jednak ważne jest to to, że one miały szczęście, bo przeżyły. W innym pokoju leżała Margaret Bowman. Ona została pobita drewnianym krocem, potem została uduszona. Kolejną ofiarą była Lisa Levy, która została Pobita, uduszona, a później zgwałcona. Napastnik wielokrotnie ją gryzł, wyrwał, ją, wyrwał jej przy tym sutek, a także napastował za pomocą butelki z kosmetykiem do włosów. I co jakby ważne, a także przerażające, to był niebywale brutalny atak. Policjanci, którzy tam przyjechali na miejsce, mówili, że nigdy nie widzieli nic podobnego. On trwał, cała ta napaść trwała 15 minut. Przez ten czas, kiedy zamordowano bardzo brutalnie dwie dziewczyny i pobito prawie na śmierć dwie kolejne, nikt nic nie słyszał. To było tak, jakby jakiś upiór po prostu wszedł do tego domu i zaczął po kolei zabijać dziewczyny, które śpią w pokojach. Ale to nie był jeszcze koniec koszmaru. Osiem z dalej to było jakiś 200-300 metrów dalej znajdował się dom, w którym lokal, lokal wynajmowała Cheryl Thomas. Ona była studentką tańca, mieszkała sama, i ona również została zaatakowana i bardzo brutalnie pobita. Jej szczęka została złamana w dwóch miejscach, czaszka była pęknięta w pięciu miejscach. Straciła słuch w jednym uchu, no co wiadomo, jak wpłynęło na jej, na jej karierę taneczną. Ocaliło ją to najprawdopodobniej, że mieszkające obok dziewczyny usłyszały dziwne hałasy z jej mieszkania. Najpierw do niej zadzwoniły, żeby się dowiedzieć, co tam się dzieje, ale ponieważ ona, ona nie odbierała, to był taki sygnał alarmowy, że jak coś się, że mówiły się dziewczyny, że będą do siebie dzwonić i zawsze będą ten telefon odbierać, no więc ponieważ Cheryl Thomas ten, tego telefonu nie, nie odebrała, więc te dwie dziewczyny natychmiast zawiadomiły policję i prawdopodobnie w ten sposób ocaliły jej życie. One zresztą były zdumione, bo spodziewały się, że przyjedzie jeden radiowóz, a przyjechało ich natychmiast, prawie natychmiast kilka. Sprawcą tych dwóch ataków był oczywiście Ted Bandy, ale ta napaść nie pasowała do jego modus operandi. Do tego była bezsensowna pod względem. Kontekstu, bo co się wtedy działo w życiu Teda Bandiego? On wcześniej został aresztowany w Colorado i tam był podejrzewany bodajże o jedno morderstwo i miał stanąć przed sądem. Uciekł, uciekł z aresztu w Kolorado, zresztą uciekł dwa razy. Za pierwszym razem włóczył się tam po, po, po górach okolicy, nie znalazł drogi, żeby się stamtąd wydostać. W końcu wrócił do miasta i tam go aresztowano, ale uciekł za drugim razem i ta ucieczka była już udana. Pojechał natychmiast na Florydę, pod zmienionym nazwiskiem się tam ukrywał, no i tak naprawdę całkiem nieźle mu to szło. Prawdopodobnie, gdyby się nie wychylał, gdyby nic nie zrobił, gdyby próbował tam sobie właśnie pod, pod fałszywym nazwiskiem ułożyć życie, to jakoś by mu się udało. A jednak postanowił zaatakować. Ale właśnie, dlaczego w taki sposób? Przecież zazwyczaj atakował. Inaczej, tak, używał podstępów, tak. Typowy atak jego to był właśnie to, o czym mówiłem, tak, że oszukiwał dziewczyny i w jakiś sposób skłaniał je do tego, żeby one mu pomogły wsiąść do samochodu, ale także atakował tak, jak atakował Cheryl Thomas, czyli włamywał się do domu, gdzie mieszkała jedna dziewczyna i tam je zabijał, a czasami porywał. No tutaj zrobił po prostu jakąś krwawą rzeź, w miejscu. Cztery ofiary, cztery dziewczyny by zginęły, tak? Gdyby, gdyby ta jedna, Nita, Niry, nie wróciła wtedy do domu, gdyby nie te światła, no to nie był jego modus operandi. No więc jedna z teorii jest taka, że prawdziwym celem ataku była Cherry Thomas, ale w noc, kiedy już miał się do niej włamać. Komuś pod jej domem zepsuł się samochód. To była zupełnie osoba niezwiązana ani z Cheryl, ani z Tedem bandy, ani z, z całym, całą tą sprawą. Natomiast po prostu jakiś mężczyzna w noc ataku, przed domem, gdzie mieszkała Cheryl Thomas, reperował swój samochód, to bardzo długo trwało i zdenerwowany bandy odszedł od domu Thomas i tak trafił do domu bractwa Chi Omega. Ale kiedy stamtąd uciekał, zorientował się, że pod domem Cherry Thomas już nikogo nie ma i postanowił zrealizować swój plan. Po tym ataku cały uniwersytet przez długi czas żył w strachu. Pojawiło się bardzo dużo ogłoszeń, w którym tłumaczono dziewczynom, studentkom, jak się mają zachowywać, że nie powinny nigdzie szczególnie po zmroku chodzić same, że w akademikach mają sprawdzać, czy pokoje są zamknięte, czy te akademiki są zamknięte, że jak nawet same w bibliotece Gdzieś tam się uczą, to niech też się upewnią, że drzwi od tej biblioteki są zamknięte na zasuwa. Doszło też do tego, że studenci odprowadzali na przykład dziewczyny na zajęcia, albo spali w nocy w ich akademikach, gdzieś tam w choru na kanapach, żeby w ten sposób je chronić i pilnować, żeby nic się nie złego nie wydarzyło. Sam Ted bandy jak pamiętamy, a tak nastąpił 15. Stycznia Ted Bundy został złapany pod koniec lutego. Wcześniej zabił jeszcze jedną osobę i to była 12-letnia uczennica Kimberly Diane Leach. No i właśnie tutaj chciałbym wrócić do, do sprawy Anne Mary Burr, kiedy on powiedział w odpowiedzi na, na Oskarżenia, że nigdy nie zabiłby kogoś tak młodego. Właśnie dlatego to było oczywiste kłamstwo, tak? Ta anne Mary Burr miała bodajże 9 lat, Kimberly Diane Leach 12, to co jest tylko 3 lata różnicy. I on. Został za to morderstwo skazany na karę śmierci. Już troszeczkę uprzedzając, uprzedzając fakty, wszyscy wiedzieli, że on zabił 12-letnią dziewczynkę, i on miał dość śmiałości powiedzieć, że nie, nigdy nie zabiłbym 9-letniej dziewczynki. Jeśli zabiłeś 12-latkę, jesteś w stanie też zabić 9-letnie dziecko. To nie ma żadnej różnicy, ale to pokazuje skalę jego bezczelności, jak on potrafił kłamać ludziom w żywe oczy, doskonale wiedząc, że jego kłamstwa nie są w stanie się utrzymać. Jak został złapany Ted Bandy? Trochę przez przypadek. Niestety. Niestety, bo to pokazuje, że nawet po tak szokującym, brutalnym ataku, jak w domu Chi Omega, policjanci nie za bardzo wiedzieli, jak się do niego dorwać, jak go, jak go złapać. Szczególnie, że też nie wiedzieli, kto był sprawcą tej napaści, tak? Tam nawet szeryf, który prowadził śledztwo w tej sprawie, opowiadał potem, że co prawda nazwisko Teda Bandiego pojawiło się jako pierwsze na liście. Potencjalnych sprawców, ale on stwierdził, że nie, to nie mógł być ten człowiek, ponieważ właśnie jego sposób działania, jego modus operandi było zupełnie inne niż ta brutalna napość na dziewczyny, na studentki w domu czy omega. No więc pod koniec lutego, w miejscowości niemal na granicy ze stanem Alabama, pewien policjant był w nocy na patrolu i zauważył garbusa. Ten garbus jechał przejrzystymi, Przepisowo nie robił nic dziwnego, ale to była mała miejscowość. Policjant znał wszystkie samochody, tego akurat nie znał, więc stwierdził, że chciałby sprawdzić, tak, na wszelki wypadek, co to za samochód. Przez radio podał numery rejestracyjne tego, to był Volkswagen Garbus, więc podał numery rejestracyjne tego samochodu. No i zaraz przyszła odpowiedź, że samochód został skradziony. No więc policjant włączył syrenę, kazał się Bandiemu zatrzymać. On zaczął uciekać, ale po krótkim pościgu zatrzymał się. Policjant wyszedł z samochodu, trzymając broń podszedł do Volkswagena Garbusa, kazał bandemu wysiąść. Ten po ociąganiu wykonał polecenie, dał się skuć kajdankami, ale wtedy kopnął policjanta, powalił go na ziemię i zaczął uciekać. Policjant strzelił do niego, bandy padł no policjant funkcjonariusz był pewien wtedy, że uciekinier został postrzelony, kiedy jednak podszedł bliżej okazało się, że to był tylko podstęp, bandy wykorzystał okazję rzucił się na niego, rozpoczęła się szamotanina no ale jednak koniec końców funkcjonariusz obezwładnił Teda te Bandiego no i to był koniec od tego czasu te bandy przebywał już tylko w więzieniu żeby dodać e, e, miałem sprawie Dodać do, 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 tej, do tej opowieści ten ciekawy szczegół, to w chwili szamotaniny z policjantem, terbandy krzyczał głośno: Pomocy, pomocy. No to znowu pokazuje, jakim on był bezczelnym człowiekiem. Także szamocąc się na ulicy z umundarowanym policjantem, wołał jeszcze głośno o pomoc. Być może naprawdę licząc, że ktoś mu jej udzieli. Policjant, który zatrzymał Bandiego, nazywał się. David Lee. Terbandy stanął przed sądem, i co istotne, właśnie te dowody, które doprowadziły do jego skazania, zostały zebrane z domu Chi Omega. Pierwszym ważnym dowodem były zeznania nity Niri, która rozpoznała w bandy mężczyznę, którego widziała tamtej nocy w domu. Drugim natomiast były ślady zębów na ciele Lisi Levy. Pasowały do zębów Teda Bandiego, jak to jest wyrażenie z prasy, którego użył jeden z biegłych, dwie pary identycznych rękawiczek. Sheriff Ken Katsaris, który prowadził właśnie śledztwo w sprawie napaści na dom Chi Omega, wspominał potem, że nakaz przeszukania jego ust, jego jamy ustnej, to był prawdopodobnie pierwszy. Tego typu nakaz w historii Stanów Zjednoczonych, a więc pewnego dnia poszedłem, pewnego wieczora poszedłem do jego celi, powiedziałem, żeby poszedł ze mną i zaprowadziłem go do gabinetu dentystycznego. Drzwi się otworzyły, zobaczył, gdzie jest, natychmiast zaczął krzyczeć: Gdzie jest mój adwokat? Chcę mojego adwokata, nie możecie tego zrobić, ponieważ doskonale zdawał sobie sprawę, co się wydarzy. Kiedy przeczytałem mu nakaz przeszu przeszukania jego ust, jego jamy ustnej, zdał sobie sprawę, że możemy zmusić go do tego siłą. Więc usiadł spokojnie w fotelu dentystycznym, otworzył swoje usta i powiedział: Zrób co masz zrobić, Ken. Wiesz, że nie jestem brutalną osobą, nie jestem osobą skłonną do przemocy. Podczas samego procesu zeznawały także Karen Chandler i Keffi Kleiner. Keffi Kleiner wspominała to tak, że, cytuję, siedział i patrzył na mnie, ja patrzyłam na niego i nie, nie odwracałam wzroku. Widziałam ten uśmieszek na jego twarzy i to sprawiło, że aż bolał mnie brzuch. Ale. Także wiedziałam, że ja stąd wyjdę z sali sądowej, ja stąd wyjdę, a on nie. I to dodawało mi sił. Karen Chandler wspominała: Wydaje mi się, że zrobiłam co do mnie należało, odpowiedziałam na wszystkie pytania i mam nadzieję, że nie dałam mu żadnej satysfakcji. I co, jakby tutaj istotne, zeznania tych dwóch dziewczyn niestety niewiele wniosły do sprawy ponieważ one musiały szczerze odpowiedzieć, że po prostu nie widziały, kto je zaatakował, że to, tak jak opowiadałem, był jakiś ciemny kształt i, e, i po prostu były zbyt szokowane, żeby zapamiętać, kto to był. Natomiast Ted Bundy dostał w tym procesie wyrok śmierci. Co ciekawe, wydano go w dzień urodzin Karen Chandler. E, na śmierć skazano go także podczas drugiego procesu, to był właśnie proces w sprawie zabójstwa tej dwunastolatki, Kimberly Diane Leach. Po wydaniu tych dwóch wyroków zaczął opowiadać o swoich kolejnych zabójstwach, ale wcale nie dlatego, że ruszyło go sumienie. To była taka taktyka, która miała odroczyć egzekucję. On się kontaktował z różnymi policjantami i mówił im, słuchajcie, innymi słowami to opowiadając, tak mówił im, słuchajcie, mam ciekawe informacje, być może jestem w stanie wam pomóc w, w kilku nierozwiązanych sprawach. Coś o nich opowiedzieć, ale słuchajcie, głupia sprawa. No, mam wyrok śmierci i pewnie za niedługo będzie egzekucja, więc musicie się pośpieszyć. No i wtedy organy ścigania zwracały się do sądu, prosiły o odroczenie egzekucji, żeby policjanci mogli porozmawiać z Tedem Bandem. No i on także dlatego. Z... Zwrócił się z tą ofertą pomocy w sprawie zabójcy z, z nad Green River. tak? To też też nie było, że on tutaj chciał być pomocny organom ścigania, że jakoś chciał zmienić swoje życie, że ruszyło go sumienie. Nie, to chodziło o to, żeby odroczyć, odroczyć egzekucję. Dobrze, tak szybko, co się stało z tymi dziewczynami, które hmm, przeżyły? Karen Chandler po kilku miesiącach wróciła do domu 3 omega i wznowiła studia. To była jakby jej metoda, żeby poradzić sobie z traumą, no a potem wiodła jakieś długie, i, i dalej żyją. Zresztą wszystkie dalej żyją i, i mają takie uporządkowane życie: męża, dzieci, wnuki. Cheryl Thomas z uszkodzonym słuchem i zmysłem równowagi, co no, utrudnia taniec, bardzo długo walczyła o to, żeby wrócić do tańczenia. Przeniosła się na Uniwersytet w Teksasie. I potem przez wiele wiele lat pomagała uczyć się tańczyć osobom z uszkodzonym słuchem albo w ogóle osobom głuchym. Kefi Kleiner, no to jej życiorys jest jakby najciekawszy, przynajmniej to mi się tak wydaje, ona wzięła ślub pół roku po ataku ze swoim ówczesnym chłopakiem ze studiów i przerwała studia. Z jej wypowiedzi można wyczytać, że zrobiła to pod wpływem rodziców. Oni uważali, że po tym, co się jej przydarzyło, no potrzebuje kogoś, kto będzie jej pilnował. Zresztą z tego też pamiętam, to jest taka historia, że to rodzice namawiali ją, żeby ona w ogóle zamieszkała w domu 3 Omega, ponieważ tłumaczyli jej, że tam będzie bezpieczniejsza. Ale równocześnie Kefi Kleiner okazała się taką wyjątkową odpornią psychicznie osobą, ponieważ po tym ataku bała się mężczyzn, więc stwierdziła, że musi ten strach przezwyciężyć no i musi się zatrudnić w miejscu, gdzie tych mężczyzn jest mnóstwo no i takim najbardziej męskim e, e, miejscem, pracy wydał się jej tartak, więc zatrudniła się w tartaku, pewnie jako, jakoś jako pomoc biurowa i codziennie się z nimi stykała i, i w ten sposób walczyła o to, żeby ten, ten swój strach przed mężczyznami przezwyciężyć i chyba się jej udało do tego stopnia, że potem pracowała w banku i na ten bank był napad. Przed nią wyrósł jakiś uzbrojony rabuś, bardzo przystojny mężczyzna, jak wspominała, mierzył do niej z broni i zażądał pieniędzy. Ona mu oczywiście te pieniądze dała, natomiast jest ciekawe, co zrobiła po napadzie, ponieważ wzięła wolne popołudnie, ale następnego dnia wróciła do pracy, jakby nigdy nic się nie stało. Dlaczego Ted Bundy, wracamy do tego pytania, stał się taki popularny? Dlaczego jest bohaterem seriali i filmów? Dlaczego gra go za Efron? No i dlaczego chociażby w dniu jego egzekucji, podobno przed więzieniem, było więcej kamer i ekip telewizyjnych niż podczas... Wizyty papieża Jana Pawła II na Florydzie. No więc po pierwsze, był przystojny, tak? To się powtarza w wielu opowieściach o nim, że to był bardzo przystojny mężczyzna. I faktycznie, jak się patrzy na jego zdjęcia, no to wydaje się, że to jest mężczyzna, który nie powinien mieć żadnych kłopotów w kontaktach z kobietami. Ale. Chyba też ważne jest to, że wybierał ofiary, które nie pasowały. No bo to jest tak. Większość seryjnych zabójców na swoje ofiary wybiera osoby z jakiegoś, brzydko mówiąc, marginesu społecznego, tak, które nie pasują do zwyczajnego życia. Powtarzało się tutaj kilka razy miano, wspominałem o mordercy z nad Green River, który mordował prostytutki. Bardzo wielu właśnie seryjnych morderców zabija osoby, które się trudnią pracą seksualną, czy to są mężczyźni, czy kobiety. Nawet pamiętacie Państwo, tam kilku odcinków temu opowiadałem o książce 5 o ofiarach Kuby Rozprawacza i o tym, jak bardzo szybko zostało wmówione opinii publicznej, że te 5 ofiar Kuby Rozprawacza to były właśnie prostytutki, osoby trudniące się pracą seksualną. Dlaczego? Bo takie podejście tak, i podkreślanie takich informacji w pewien sposób uspokaja. To znaczy, tak, ofiary tego rzeźnika, dusiciela z Yorkszej, przepraszam, to też były osoby trudniące się, kobiety trudniące się pracą seksualną. Więc to jest jakby podkreślane, bo to uspokaja. Tak. To znaczy, jeśli, jeśli nasi bliscy tak, zachowują się w cudzysłowie normalnie, tak, jeśli wiodą takie normalne życie, usystematyzowane, nie zachowują się dziwnie, nie wykraczają poza te schematy, tak, nie robią nic ryzykownego, tak, nawet jeśli to, to coś ryzykownego to jest, e, to jest e, jazda autostopem. Tak? To nic im się nie stanie. To taka osoba nie stanie się ofiarą e, seryjnego zabójcy. Tak? To nam jakoś układa to wszystko, porządkuje, no i właśnie przede wszystkim uspokaja. Kurczę, do tego stopnia. Wiecie Państwo, ja pamiętam parę lat temu właśnie jak ten mechanizm działa, tak? Parę lat temu była taka głośna sprawa, kiedy pewna kobieta została zaatakowana i zgwałcona, kiedy biegała po lesie kabackim. Ja wtedy pamiętam, były na ten temat dyskusje na Facebooku, i ktoś tam napisał, a co ona w ogóle w tym lesie robiła, nie powinna być w lesie kabackim, e, szczególnie wieczorem, a jeśli już tam była, to dlaczego nie miała ze sobą jakiegoś gazu pieprzowego? I teraz tak, szanowni państwo, dla tych, którzy nie znają Warszawy, las kabacki to jest generalnie taki trochę większy las miejski. Tam w weekendy jest mnóstwo ludzi do tego stopnia, że czasami się aż trudno przecisnąć tymi leśnymi alejkami. Wieczorami też jest tam mnóstwo ludzi, tak? I natomiast to było widać, to był taki mechanizm, że trzeba było, to, to obwinianie winą ofiary jakby uspokajało e, nas, bo pokazywało, że jeśli my się tak nie będziemy zachowywać, jeśli nie będziemy podejmować takich ryzykownych e, czynności, nawet jeśli tymi ryzykownymi czynnościami miałoby być pójście, biegać wieczorem do, do parku miejskiego, to się nam nic złego nie stanie. Dobrze. Ofiary Teda Bandiego do tego schematu nie pasują. Jeśli sobie o nich poczytacie, to zawsze były spokojne, ułożone dziewczyny, które nigdy nie robiły nic niepokojącego. Tak? To były studentki, które były atakowane w swoich domach. To były studentki, które były nawet w świetle dnia tak, porywane, kiedy były na, na jakimś spotkaniu ze znajomymi w parku tak, i chciały pomóc jakiemuś mężczyźnie z, z ręką w temblaku. Po prostu tutaj nie da się w żaden sposób samego siebie uspokoić. Tak. To mogło spotkać każdego, nasze, naszych bliskich, tak, nasze, na nasze kuzynki, koleżanki. Córki, żony, tak? One też mogły paść ofiarą Teda Bandiego, nieważne jakby się zachowywały, jakby nie były ubrane, czego by nie robiły, po prostu ktoś taki stanąć może na nich, na ich drodze jak Teda Bandy. No i to wydaje mi się powodowało taką potrzebę, że trzeba jakoś ten niepokój oswoić, jakoś to poczucie zagrożenia oswoić, zmniejszyć. No i trzeba było jakoś tego tego Bandiego zrozumieć, ubrać go w jakąś e, taką maskę w jakąś postać i to była taka postać nadana mu, no właśnie taką postać czystego zła takiego wiecie, tego złego wilka z lasu perfekcyjnego zabójcy, no bo tak właśnie wspomniany szeryf Ken Katsaris o nim opowiadał że ja porównuję Teda Bandiego do maszyny do zabijania był jak rekin, ponieważ tak jak rekin żerował jak szalony, gdzie tylko to było możliwe tak jak rekin musi jeść, tak on musiał zabijać. Co jakby ważne, Ted Bandy przez lata bardzo aktywnie uczestniczył w tworzeniu tego wizerunku. Bardzo pomagał ten wizerunek tworzyć. Widać było, że to go bawi, a media to łykały. Co jest o tyle niepokojące i o tyle przykre, że dziennikarze po drodze tak w cudzysłowie zachwyceni. Tedem bandym po drodze o czymś zapomnieli, i o tym mówi właśnie Cheryl Thomas. Ona powiedziała, że czuje, ponieważ wszyscy, że ponieważ wszyscy tak się skupiali na Tedzie Bandym, a jestem pewna, że Ted Bandy bardzo się tym cieszył. Wszyscy zapomnieli o kobietach. Wszyscy zapomnieli o ofiarach. Dlatego w tej chwili przypomnijmy sobie jeszcze raz imiona i nazwiska tych czterech ofiar, dziewczyny, które zostały zamordowane. Margaret Bowman, Lisa Levy, te trzy, które przeżyły, Kathy Kleiner, Karen Chandler i Cherry Thomas. Dobrze, jakby też kolejną rzeczą, dzięki której Bandy zyskał taką sławę, była książka Bestia Obok mnie Anne rule*, która została niedawno wydana w Polsce. To jest powieść napisana przez kobietę, która w latach 70. pracowała z Tedem Bandym w Telefonie Zaufania i co więcej, zaprzyjaźniła się z nim. Co więcej, przez lata, nawet kiedy był w więzieniu, utrzymywała z nim kontakt. To właśnie była Enrur. Ona też była dziennikarką. I historię tej ich znajomości, a także całą tą historię Ted Bandiego bardzo szczegółowo opisała. No i właśnie przyznam, że jest to fascynująca lektura, bardzo ciekawa, tam bardzo szczegółowo są opisane wszystkie przestępstwa, które Ted Bundy popełnił, więc jeśli chcecie zagłębić ten temat, to zachęcam do czytania właśnie książki Enrol Bestia obok mnie. Oczywiście wokół tej książki też narosły pewne kontrowersje, to znaczy tej krytycy w pewnym momencie, szczególnie w obecnych latach, jakby zaczęli się zastanawiać, dlaczego, czy Anneli jakby nie wykorzystywała tej sytuacji. Ona wiedząc, że Ted bandy prawdopodobnie jest seryjnym zabójcą i mając już podpisany kontrakt, napisanie książki o nim, utrzymywała z nim kontakt, wymieniała się z nim korespondencją i jest pytanie, na ile ona wykorzystywała tą sytuację, na ile to było etyczne. Anneli też w wywiadach Podkreślała wielokrotnie, że jej celem jest pisanie o ofiarach, właśnie, tak, że, że chciałaby o nich przypomnieć. No i faktycznie w tej książce jest dużo, dużo o ofiarach, niemniej jest to dalej książka o Tedzie Bandym, tak, i daje mu to, na co on chyba w życiu naj, najbardziej liczył, czyli pewną sławę, tak, i poczucie e, bycia kimś, być jakimś ważnym, istotnym. Tak? Natomiast, e, no to są już jakieś takie głębsze rozmyślenia na temat tej książki. Myślę, że jeśli ktokolwiek jest zainteresowany właśnie tematyką Tyda Bandiego, no to serdecznie tę książkę polecam, no bo to jest, myślę, że taka podstawa, żeby w ogóle o tej postaci cokolwiek wiedzieć, cokolwiek, cokolwiek mówić. Ale też, żeby było zabawniej, znalazłem takie opinie policjantów śledczych, którzy z nim rozmawiali, którzy twierdzili, że on wcale nie był taki przystojny, wcale nie był taki błyskotliwy, Wręcz przeciwnie, sprawiał wrażenia mocno przeciętnego człowieka, który niewiele w życiu osiągnął i chyba był troszeczkę tą swoją przeciętnością przerażony i miał do tego dwa obrzydliwe zwyczaje, to znaczy uwielbiał obgryzać paznokcie, a także dłubać w nosie. Tak więc to też pokazuje to, jak sobie w głowie stworzyliśmy pewien obraz tego Bandiego jako no, właśnie sposób, żeby ten strach przed spotkaniem kogoś takiego na swojej drodze oswoić. Natomiast e, spotkałem też jeszcze jedną bardzo ciekawą hipotezę na temat tego, dlaczego właśnie w ostatnich latach, bo wtedy się pojawiły filmy, wtedy się pojawiał serial dokumentalny Netflixa, w Polsce została wydana po raz pierwszy książka Enrul, właśnie, dlaczego on stał się taki popularny. No i szerzej, dlaczego w ogóle temat seryjnych zabójców jest taki nośny, dlaczego jest tak popularny. I tutaj odpowiedź brzmi tak, że po prostu przestaliśmy się ich bać. No powiem tak, w Polsce seryjni zabójcy w cudzysłowie nigdy się nie przyjęli. To znaczy mieliśmy wampira z Zagłębia, mieliśmy wampira z Bytomia, oczywiście był, był Skorpion, Edmund Kolanowski i tam parę innych nazwisk możemy wymienić. Natomiast oni nigdy nie zagościli w naszej głowie, w takim zbiorowym imaginarium, jako źródło strachów. To znaczy, chyba nikt się nie boi tego w Polsce, że spotka na swojej drodze seryjnego zabójcę, a przynajmniej takich osób jest bardzo mało. Dlaczego? No, myślę, że chyba ze względu na to, że mając w głowie, będąc e, karmiony bo jesteśmy karmieni po prostu opowieściami w Polsce o II wojnie światowej, sobie zdajemy sprawę, że właściwie każdy metr Ziemi, w Polsce, w Warszawie, w innych miastach, po prostu tam zostało wylane mnóstwo krwi. No i w tym momencie jakieś, jakieś obawy przed seryjnymi zabójcami, patrząc na tą skalę, no nie są jakoś specjalnie, specjalnie przerażające. Myślę, że po prostu w Polsce boimy się innych rzeczy, inne rzeczy nas przerażają. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, no właśnie ten strach przed seryjnymi zabójcami zmalał. Zastąpił go, zastąpiła go inna obawa, a konkretnie obawa przed masowymi strzelaninami. Tylko w 2021 roku, ja to mówię we wrześniu tego roku, kiedy ten rok jeszcze się nie skończył, zostało przecież jeszcze 3 miesiące, w masowych strzelaninach w USA zginęło 437 osób, a ponad 1500 zostało rannych. Dla porównania, w roku 2019, w roku przed pandemią, zginęło ponad 500 osób, no i podobna liczba osób, ponad 1500 tysiąca zostało rannych. To jest ogromny, jakby strach, myślę, że każdego, czy, czy większości Amerykanów, że nie wiem, wysyłając dziecko do szkoły, rozpocznie się tam masowa strzelanina, tak? Tam wiecie Państwo, dzieci w wielu stanach są szkolone z tego, jak się mają zachowywać, kiedy w, w szkole pojawi się ktoś z bronią i zacznie zabijać e, ludzi. Widziałem oferty sprzedaży. Uwaga, odpornych plecaków. Tak? Pewna dziennikarka w jakimś artykule opowiadała, że zawsze jak idzie do kina, to się boi, czy nie pojawi się w tym kinie ktoś, kto nagle otworzy do widowni ogień, tak jak się to zdarzyło kilka lat temu podczas seansu bodajże, powrotu mrocznego rycerza, tak, więc w Teksasie to było, tak? i tam zginęło kilkadziesiąt osób. Tak więc to jest taki codzienny, mocny strach. Tymczasem FBI szacuje, że. Seryjni mordercy w Stanach Zjednoczonych dla porównania odpowiadają za około 1% morderstw. Co roku zabija się w Stanach Zjednoczonych 15 tysięcy osób, no to ten 1% morderstw to byłoby 150 zabójstw rocznie, tak 150 zabójstw rocznie w porównaniu do około 500 ofiar masowych strzelanin, czyli 3 razy mniej. No i się ocenia, FBI ocenia, że odpowiadałoby za to około 20-30 sprawców. Chociaż też, muszę Państwu powiedzieć, znalazłem takie szacunki, że obecnie aktywnych w USA jest, uwaga, dwóch, nie dwa tysiące, nie dwie setki, dwóch seryjnych. Zabójców. Nie jestem w stanie tego zweryfikować. Wydaje mi się, że te szacunki FBI są bliższe prawdzie, ale to tylko moje jakieś przeczucie. Dlaczego tych seryjnych zabójców jest, jest mniej? Z wielu powodów znaczy, po pierwsze, zmieniło się społeczeństwo. Tak? Na przykład, dzieci już mniej chodzą samopas, tak wszędzie są odwożeni i przewożeni przez rodziców, więc są cały czas pilnowane. Inaczej pracują pracownice seksualne. Dużo więcej jest kamer na ulicach, tak? Więc trudniej po prostu zabijać osoby i nie zostać złapanym. Bardzo posunęła się do przodu technika śledcza, tak? W ogóle te wszystkie technologie kryminalistyczne. No, po prostu jest być trudniej seryjnym zabójcom obecnie. I, aha, no i są dużo, dużo wyższe i surowsze kary, które też mogą wiele osób Przerażać, tak? Więc no podobno od lat 70., 80., kiedy tych seryjnych zabójców było w Stanach Zjednoczonych najwięcej, ich liczba bardzo, ale to bardzo znacząco spadła. No i tak jak mówiłem, niektóre szacunki mówią, że tylko jest dwóch obecnie seryjnych zabójców w USA. Czyli podsumowując, miło ogląda się tego Teda Bandiego, czy to w serialu dokumentalnym, czy w filmie kinowym, bo się go nie boimy. Realny powód do obaw to jest ta myśl o tym, że pewnego dnia kolega Twojego dziecka z klasy wyciągnie broń z plecaka i zacznie strzelać do każdego, kto znajdzie się przed jego lufą. I tego dzisiaj boją się właśnie Amerykanie. To była zbrodnia na poniedziałek. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.